Jest dzisiaj 10 czerwca 2020 roku. I gdzie jesteśmy? No oczywiście w Dereszu. Kończy się sezon jeździecki, bo latem będą obozy, nie będzie można jeździć tutaj w Dereszu. W związku z tym kończymy dzisiaj w środę, 10. Kończymy jakby sezon, który tak naprawdę skończy się w niedzielę, czyli za 3-4 dni. Nasze plany to dzisiaj jechać sobie nad Strugę, tam zrobić mały piknik. I po powrocie jest malutka impreza związana z imieninami Gosi, bo dzisiaj jest Małgorzata. Więc Gosia dzisiaj stawia. To jest ta właśnie Małgorzata. Kochanie, tam są te twoje bułki, inne rzeczy, będziesz wszystko z plecakiem, nie? Na rower mi zabrał. Ale ładnie przyzwoiłeś konika. A z Robertem właśnie ja będę jechał rowerem. Będziesz miał trudności, żeby ich dogonić. Troszkę nam pogoda nie dopisuje, bo są chmury, nawet granatowe chmury. Może lunie, może nie. Ale są w sumie najważniejsi ludzie, nie? Prawda? Można się bawić i w deszczu. Więc się będziemy bawić, jak będzie padało. A co? Nie? Kilka słów, ponieważ nie wszystkim znane jest rajdowanie. Nie jest to zwykły teren, rajd rządzi się troszeczkę innymi prawami. Podstawowym prawem jest poszanowanie konia. Staramy się jechać wszystko, wykonywać tak, żeby koń jak najmniej ucierpiał. Jeżeli jedziemy jednym śladem, proszę o przestrzeganie tego, tak? Zwracam uwagę, chciałbym zwrócić na bezpieczeństwo, żeby każdy nie myślał tylko o sobie, o swoim koniu, tylko widział grupę. Jesteśmy w bardzo dużej grupie. Instruktorów wszystkich proszę o wspomaganie. Tak jak powiedziałem, jest to duży zastęp. Jest to zakończenie jakby sezonu i przedsmak głuszy dla niektórych. Być może w przyszłym roku uda się wyjechać do głuszy. Krzysztof będzie zamykał. Też będzie oczywiście kontrolował zastęp. Yeah.
nawet rowerzysta się zaplątał, a nie to rower. No tak, pod górkę to kłusem, jasne. Co to za smutasy? Smutasy, no. Nie smutasy. No. Cóż to za stopa? Noga, noga idzie, ręka, Robert. Lody i woda kto? Raz, dwa. No nie! Gazowana, nie gazowana? Najwyżej weźmie do samochodu, pół więcej. Thank you.
wróciliśmy bez szwanku, jeśli chodzi o te nasze zwierzaki. Myślę, że też się bawiły, mimo tego, że napracowały, ale miały też dla siebie jakieś chwile wytchnienia. Proszę zadbać o nie, tak? Odczekać nawet, albo zatrzeć porządnie tak, żeby jutro nie było śladu takiego wysiłku. Sprawdzić obowiązkowo kopyta. No cóż, pożegnanie sezonu, tak? Pożegnanie sezonu. Nie wiem, kiedy następnym razem wybierzemy się w takim składzie, a życzyłbym sobie, żeby to właśnie taki skład był. Zdyscyplinowanych, wesołych, sympatycznych, towarzyskich. Za to koniom i wam wszystkim dziękuję. Dziękujemy. Proszę z koni.